jestem. Na kogo patrzysz? Na wszystkich. Na środku. Oczywiście tradycyjne potrawy, szynka, kiełbasa, chleb, wiadomo, sól i jajeczka, to jest to, co jest no, w koszyczku, myślę, tradycyjnym u każdego. To jest strój sceniczny, rozbarski. Co prawda, ale rozbarski, wzorowany na tych oryginalnych. Bardziej kolorowy. Tak, jedynie kolory są zmienne, bo wiadomo, nikt kiedyś w takich jasnych strojach nie chodził. To już tradycja w Radziąkowie, że tak przygotowani, tak ubrani tutaj przychodzicie. Tak, od jakichś, nie wiem, 5 lat, jeszcze przed pandemią. Pandemia trochę tak, przeszkodziła, plany, ale już tak przyjęło się, że w strojach na święcenie o 12 wszyscy co mogą przychodzą. Wielu lat już, pandemia troszkę to przerwała, ale ta tradycja się trwa, może się nie rozwija, ale trwa. I cieszy to, że dużo młodzieży przychodzi, ale również emeryci, górnicy w strojach śląskich. Także to jest takie piękne, że te święta wielkanocne mają taki akcent w Radziąkowie bardzo mocno śląski. To są chody, ale to...